Dzisiaj mamy przyjemność gościć Krzysztofa Chojeckiego, który opowie nam trochę o nagrywaniu wideo edukacyjnego. Jak pewnie Państwo widzieli w planie, program jest napięty, ale mam nadzieję, że będzie dużo, dużo konkretów i będą to rzeczy, które się Państwu przydadzą. Jeszcze chciałam tylko powiedzieć, w jaki sposób działa webinarium. Ono będzie trwało godzinę. Jeżeli Państwo będą mieli jakiekolwiek pytania, wątpliwości albo coś nie będzie działo, to proponuję skorzystać z czatu tutaj na dole. Zresztą też może się po prostu przedstawić, żebyśmy wiedzieli, że Państwo są z nami. Proszę pamiętać, że zawsze prowadzący się czują bardzo samotni, więc jest miło, jeżeli jakiś odzew od Państwa dostaną. To jest jedno, czyli tak naprawdę i jedyną metodą komunikacji z Krzysztofem jest czat. Proszę korzystać. I to jeszcze chciałam powiedzieć, może tyle, że jeżeli będzie kiepsko słychać, albo będzie trzeszczeć, albo coś będzie przerywać, to też warto to na czacie napisać, bo czasami wystarczy sprawić coś z mikrofonem, albo po prostu włączyć się jeszcze raz i te problemy techniczne zanikają. To tyle, jeżeli chodzi o wstęp i już oddaję słowo głos Krzysztofowi. Mam nadzieję, że też powie parę słów właśnie o sobie i dlaczego to on o tym edukacyjnym wideo opowiada. O ja. Dzień dobry. Nazywam się Krzysztof Chojecki i pracuję w Fundacji Catalyst Education, gdzie na co dzień zajmuję się tworzeniem filmów edukacyjnych. Te filmy edukacyjne możecie znaleźć na stronie pistacja.tv. Na tamtej stronie tworzę filmy edukacyjne. Kiedyś zacząłem tworzyć te filmy na swoim kanale YouTube'owym i kanał nazywał się Nasza Nauka. Jeżeli wpiszą Państwo w YouTubie Nasza Nauka, to pojawią się tam moje wideolekcje i w taki sposób, przepraszam, właśnie zaczynałem swoją przygodę z filmami. One wyewoluowały do takiej formy, która jest na Pistacja.tv. I nie wiem, kto z Państwa był w Centrum Kreatywności na tym szkoleniu stworzenia wideo edukacyjnego. Można napisać na czacie. A jeśli kogoś nie było, to chciałbym poopowiadać o tym, czego tam troszeczkę zabrakło, na co zabrakło czasu, mianowicie na nagrywanie pulpitu. Nie wiem, jakiego przedmiotu Państwo uczą. Mogą Państwo też napisać na czacie, czy to jest matematyka, czy to są inne przedmioty. Oczywiście matma widzą. Super. No więc tak, zaczniemy od takiego narzędzia, które znalazłem w internecie, które jest najprostszym narzędziem do nagrywania tego, co dzieje się na pulpicie. Bo jak Państwo wiedzą, można korzystać z tego, co jest w komputerze. Mianowicie, jeżeli chodzi o opisanie i rozwiązywanie jakichś równań, to jakikolwiek program graficzny. Ja pierwsze lekcje nagrywałem po prostu w Paincie i do tego, co dzieje się na pulpicie, potrzebny jest program, który to nagrywa i na stronie www.screencast.omatic.com znajdą Państwo darmowy program, który nagrywa wszystko to, co dzieje się na pulpicie. Jeżeli ktoś nie uczy matematyki, bo widzę, że tutaj Ewa nie uczy matmy, to tak samo można korzystać z tych metod. I teraz, gdy wejdą Państwo na stronę Screencast-O-Matic, to pierwszy ekran, który się pojawi, wygląda w taki sposób i klikamy Start Recording for Free. I ten program darmowa opcja tego programu ma wszystkie niezbędne narzędzia do tego, żeby nagrywać to, co się dzieje na pulpicie. I po kliknięciu Start Recording for Free będziemy mieli takie drugie okienko,
i klikamy po prostu Launch Free Recorder. Tutaj jest język ustawiony akurat na brazylijski, jak robię screenshot, ale zmieniłem sobie na angielski. Nie ma tego w języku polskim, ale później wytłumaczę, jakie opcje ma wbudowany ten program. I teraz, gdy klikniemy Launch Free Recorder, to ta strona, żeby można było nagrywać to, co dzisiaj na pulpicie, będzie potrzebowała ściągnięcia takiej wtyczki i po kliknięciu tego klawisza ta wtyczka zacznie się automatycznie ściągać. I u mnie rzeczy, które się ściągają, lądują do folderu pobranej. Tutaj mamy taką aplikację, którą musimy zainstalować. Trwa naprawdę kilka chwil. Widzimy, że to zajmuje bardzo mało miejsca. I po zainstalowaniu tego Web Launch Recorder, po kliknięciu będziemy musieli kliknąć uruchom, będzie nam się ściągał ten cały komponent i zainstaluje się nam ta wtyczka i po zainstalowaniu pojawi się coś takiego. Teraz widzą Państwo, że w tym programie pierwsza opcja to jest zaznaczenie obszaru, by nagrywać na pulpicie. I teraz nie wiem, z jakich narzędzi Państwo korzystają. Jeżeli chcą Państwo po prostu pokazać uczniowi, jak rozwiązuje się równanie kwadratowe, to odpalamy sobie Paint'a i rozwiązujemy takie równanie w Paint'cie po prostu albo pisząc. Piszemy korzystając z tabletu graficznego i ja po omówieniu tego programu pokażę, jak wygląda taki tablet graficzny, ile kosztuje i gdzie można go zamówić, jaki tablet jest dobry w przystępnej cenie i z tego sobie skorzystamy, z takiego tabletu graficznego. Jeżeli ktoś nie uczy matematyki, a może i uczy, a chciałby skorzystać z PowerPointa, to może zrobić klasyczną prezentację w PowerPointie. I ja pokażę, jak nagrać coś fajnego za pomocą takiego programu i korzystając z czegoś gotowego, co jest do matematyki, takie narzędzie GeoGebra. I na stronie internetowej GeoGebry tam są gotowe narzędzia, które można wykorzystać właśnie do nagrania. I teraz możemy ręcznie, jak widzimy tutaj taki narożnik, że tak powiem, to jak najedziemy sobie na ten narożnik, to po prostu modyfikujemy obszar nagrywania tego, co się dzieje na pulpicie. I możemy nagrywać to, co się dzieje na pulpicie, możemy nagrywać siebie, czyli to, co kamera w laptopie rejestruje, a możemy też nagrywać to, co się dzieje tutaj na pulpicie razem z naszą twarzą. Ja osobiście nie korzystam z tego, ponieważ nagrywam lekcje na ten kanał Pistacja TV, tak troszeczkę anonimowo, ale jeżeli będą chcieli Państwo nagrać lekcje dla swoich uczniów i pokazać, że to Państwo, pokazać twarz, to daje troszeczkę wiarygodności i można spróbować. Poza tym ja jestem fanem testowania wielu metod, więc można zobaczyć, czy uczniowie lepiej odbierają metodę z samym pulpitem, czy też z pulpitem i z kamerą. Jak widzą Państwo, czas jednego wideo może wynosić 15 minut, ale to nie oznacza, że to wideo może wynosić maksymalnie 15 minut po zmontowaniu. Możemy nagrać sobie jedną część, która będzie zajmowała 15 minut i drugą część, która będzie zajmowała na przykład 6 minut i możemy sobie te dwa filmy połączyć w Windows Movie Maker. To jest najbardziej podstawowy program do montowania wideo. Pod spodem mamy size, czyli rozmiar. Im większy rozmiar sobie wybierzemy, tym rozdzielczość będzie się tutaj zmieniała, więc to pole jest po prostu ściśle związane z rozmiarem, który ustawimy sobie w tym miejscu. I teraz bardzo ważny jest kolejny wiersz, czyli narracja. Jeżeli będą Państwo nagrywali to, co się dzieje na pulpicie, to warto to poprzeć narracją, czyli tłumaczeniem głosowym. Jeżeli te kreseczki będą się ruszały tak na zielono w trakcie mówienia, bardziej w prawo, a w momencie ciszy nie będzie się tutaj nic ruszało, to wiemy, że ten mikrofon jest na pewno dobrze ustawiony i ten dźwięk jest zbierany z komputera. Ostatni wiersz to jest computer audio. Ja to mam zawsze wyłączone.
Jeżeli pojawi się jakiś komunikat systemowy, czasami jest taki dzwoneczek z Windowsa, czasami coś może się włączyć w YouTubie, może się włączyć jakaś zakładka w internecie i wtedy te dźwięki, które są w komputerze systemowe, są również zbierane. Więc jak widzimy, to jest bardzo prosty program, który ma bardzo mało opcji do wyboru, a naprawdę spełnia swoje funkcje. Jeżeli chcemy teraz sprawdzić jeszcze, czy dobry mikrofon jest wybrany, to klikamy tutaj w głośniczek. O, tutaj na ten mikrofonik, przepraszam. Patrzymy, który element jest zaznaczony. Ja akurat mam dwa mikrofony. Jeden, który jest wbudowany do komputera, i drugi mikrofon zewnętrzny. I chciałem, żeby program zbierał mi dźwięk z komputera, więc pierwszy wiersz jest zaznaczony. I teraz, jeżeli będą mieli Państwo jakieś problemy właśnie z mikrofonem, ze zbieraniem dźwięku, to w prawym dolnym rogu jest taki głośniczek. I przede wszystkim musimy sprawdzić tam, czy mikrofon, który chcemy korzystać, działa też w Windowsie, a nie tylko w programie. Więc jak klikniemy prawym przyciskiem na głośnik oraz urządzenia do nagrywania, to musimy sprawdzić, czy ten mikrofon, z którego korzystamy, jest poprawnie zaznaczony. I tak jak widzimy, ja mam dwa mikrofony i tutaj odhaczony jest zestaw mikrofonów i tak samo jak mówię do swojego mikrofonu i testuję, czy on działa, to kreseczki kolorują się na zielono i ten poziom idzie do góry, gdy mówię, a nic się nie dzieje, gdy jest cisza. Więc tyle, jeśli chodzi o sprawdzenie, czy ta narracja działa. I teraz wrócę do programu i gdy mamy odpalone to, co chcemy nagrać, czyli ja w tym przypadku, jak sobie robiłem krótki teścik tego programu, chciałem nagrać po prostu slajdy ze zdjęciami. To jest pierwszy slajd i ja chciałem nagrywać. Widzą Państwo, że ten obszar nagrywania jest większy niż samo zdjęcie, ale ja mogłem sobie ten obszar dostosować do tego zdjęcia dokładnie. I po wciśnięciu tutaj po ustawieniu jest klawisz recording. O, tutaj ten rek. To program zaczyna nagrywać nam to, co jest na pulpicie razem z dźwiękiem. I ja w tym programie nagrałem taką próbkę, którą będą mogli sobie Państwo obejrzeć na YouTubie. Zaraz pokażę. To jest po prostu kilkanaście set nagrania. I po nagraniu takiego wideo, widzimy, że tu akurat mój pierwszy taki testowy filmik miał 5 sekund. I po nagraniu, gdy skończymy nagrywać, gdy klikniemy kwadracik taki w miejscu recording, mamy nasze wideo. I teraz program po skończeniu nagrywania pyta nas, co chcemy z tym zrobić. Jeżeli tutaj mamy takie górki, że tak powiem, to widzimy, że nasz program zarejestrował dobrze dźwięk. Jednym z najczęstszych takich problemów przy nagrywaniu są problemy z mikrofonem, czyli problemy ze zbieraniem dźwięku, stąd też to wprowadzenie o sprawdzaniu poprawności zainstalowanych sprzętów. Ponieważ kilkakrotnie w mojej pracy zdarzyło mi się, że nagrałem jakąś część wideo, gdzieś tam przez 20 minut nagrywałem, a się okazało, że miałem mikrofon wyłączony, miałem mikrofon źle podłączony i musiałem wykonać pracę raz jeszcze. I teraz możemy nagrane wideo wrzucić do YouTube'a, możemy wrzucić na stronę Screencast-O-Matic, a możemy po prostu zachować je na pulpicie. Więc ja zazwyczaj po prostu od razu zachowuję na pulpicie, jeżeli nagrywam tym programem, ponieważ korzystam z darmowej wersji tego programu i w darmowej nie możemy dokładać efektów specjalnych do tego wideo. Ale ja z doświadczenia również wiem, że takie efekty specjalne, jakieś wodotryski nie są
potrzebne. To ma być wideo naukowe, które przekaże jakąś wiedzę, a nie wideo rozrywkowe. I po kliknięciu, że chcemy tutaj zapisać nasze wideo, czyli po kliknięciu tej opcji, pojawi się nam tutaj coś takiego. I teraz to są podstawowe opcje, którymi modyfikować przed ostatecznym zapisaniem. Pierwszy to jest typ, w którym chcemy zapisać nasze wideo. Domyślnie ten typ jest ustawiony na MP4. Możemy też wybrać AVI oraz FLV. Ja najczęściej korzystam z MP4 oraz z AVI. MP4 zajmuje mniej miejsca na dysku. Druga opcja to jest nazwa pliku, który nagraliśmy i on jest domyślnie ustawiony na recording 2. Jak będziemy nagrywali kolejny film, to będzie 3, 4 i tak dalej. Następnie wybieramy folder, w którym chcemy zapisać nasze wideo oraz tutaj jest taki mały efekt, podświetlenie kursora, żeby on był bardziej widoczny. I gdy klikniemy publish, to nasze wideo zapisuje się na dysku. I teraz po kliknięciu publish, ten pasek zapisywania wideo będzie tutaj szedł od lewej strony do prawej i gdy to wideo się zapisze, to będzie tutaj odhaczony ptaszek. Klikamy done i wyłącza nam się okienko. I żeby nagrać kolejne, musimy wrócić z powrotem do naszej strony. O. I kliknąć Start Recording for Free. Już nie będziemy musieli za drugim razem instalować tej wtyczki, dzięki której będziemy mogli nagrywać wideo. I teraz jak przejdę sobie do filmu na YouTubie, dzisiaj nagrałem przed webinarem, gdy przygotowywałem tę prezentację, to nagrałem taki krótki filmik, żeby Państwo zobaczyli, jak to wygląda i wrzuciłem go na YouTube'a i teraz go odpalam. On naprawdę jest bardzo krótki, trwa 17 sekund. To są chryzantemy. Mam nadzieję, że... To jest pustynia. To nie wiem, co to jest. To jest meduza. To jest miś koala. A tutaj latarnia morska. I teraz ja nagrałem te zdjęcia, korzystając z tego programu. Wybrałem po prostu zdjęcia, które są w Windowsie. Nagrywałem to na komputerze pracowym i mówiłem po prostu to, co jest. Ten dźwięk, który Państwo słyszeli, był dźwiękiem rejestrowanym przez komputer. Niestety mikrofony, które są wbudowane w komputer, nie są zbyt dobre jakościowo. I teraz wrócę do prezentacji. Ja pokażę Państwu, jak nagrać to na żywo z udostępnieniem pulpitu. Tutaj Ola przed webinarem uprzedziła, że udostępnianie pulpitu w trakcie webinaru może powodować zacinania i może to nie działać zbyt dobrze, więc chciałem pokazać krok po kroku, jak to wygląda z zrzutami ekranu, jak korzystać z tego programu, ale zaraz odpalę go na stronie i spróbuję nagrać coś właśnie z wykorzystaniem GeoGebry. Ale zanim do tego przejdę, chciałbym powiedzieć, co się bardzo przydaje do nagrywania filmów edukacyjnych, jeśli chodzi o sprzęt dodatkowy. Czyli pierwszą rzeczą jest tablet graficzny. Ja mam ten tablet graficzny ze sobą w plecaku i może pokażę Państwu. Tablet wygląda w taki sposób. To jest po prostu, przypomina kartkę papieru. Bardzo łatwo można nauczyć się na tym pisać. Prowadzę zajęcia na Legii z wykorzystaniem również takiego tabletu i wołamy dzieci do tablicy i dzieci z wielką chęcią próbują pisać na takim tablecie i rozwiązywać różne zadania.
I najlepsza firma, która produkuje tablety, to Wacom. Czyta się Wacom, whatever, myślę, że to poprawne czytanie, ale to są tablety, które są najlepsze jakościowo. Można znaleźć tablety innych firm gdzieś tak około, w cenie około 200 zł, ale taki najtańszy tablet kosztuje 339 zł i on naprawdę wystarczy nam na lata, że tak powiem. Ja na swoim tablecie piszę już 3 lata, ponad 3 lata. Pierwszy tablet, który miałem, został zniszczony mechanicznie, bo przejechał go samochód i dlatego musiałem wymienić swój tablet. Teraz korzystam z tabletu firmy Wacom. I tutaj są nieco inne opcje. Jak widzimy, tutaj są rozmiary tych tabletów. Mamy rozmiar S, to znaczy, że ten tablet jest rozmiarowo mniejszy. To jest jak połowa kartki A4. Rozmiar M to jest nie jak kartka A4, a coś między połową. 3/4 kartki A4, więc tablet graficzny pozwala na pisanie w pęcie różnych równań matematycznych, tak jakbyśmy pisali to na kartce, bo jak ktoś spróbuje rozwiązać równanie kwadratowe pisząc myszką w pęcie, to będzie wyglądało to niezbyt ładnie. Więc jeżeli wpiszą Państwo w Google tablet Wacom, to będą mogli Państwo od razu przejść do strony dystrybutora. To jest bardzo przydatne. Jeżeli chodzi o mikrofony, to tak jak teraz korzystam z mikrofonu, który jest wbudowany w komputer, ale ta jakość mikrofonu wbudowanego w komputer jest naprawdę kolosalnie inna niż jakość mikrofonu, który jest dołączony do komputera dodatkowo. I teraz, jak chodziłem do liceum, to mam za sobą dość duże doświadczenie w graniu online. Jeździłem nawet w takiej grze Counter-Strike i miałem wtedy świra na punkcie różnych sprzętów, myszek, mikrofonów, słuchawek i to są słuchawki dla kraczy z dość dobrym mikrofonem. One kosztują 120 zł i z takim sprzętem, z takimi słuchawkami możemy zwiększyć sobie jakość tego nagrywanego dźwięku. To jest mikrofon, który jest przyczepiony akurat do słuchawek, więc on znajduje się tutaj i bardzo fajnie zbiera on dźwięk z tego, co mówimy. I te słuchawki nie są aż takie drogie, kosztują 119 zł. Jeżeli ktoś się wkręci w nagrywanie wideo i będzie już technicznie fajnie zaznajomiony z tym, to można korzystać z takiego mikrofonu. On kosztuje 570 zł. To jest mikrofon Yeti. Wielu YouTuberów korzysta z takiego mikrofonu. To jest mikrofon pojemnościowy, to znaczy, że nawet jak usiądą dwie osoby obok, czy usiądziemy z uczniem, chcieli zrobić wideo z uczniem, to on bardzo fajnie ściąga dźwięk z każdego miejsca wokół tego mikrofonu. I ten mikrofon podłączamy kabelek do tego mikrofonu i następnie podłączamy go do USB. Te słuchaweczki po prostu w komputerze mamy wejście na mikrofon i podłączamy jeden kabelek do wejścia mikrofonowego, a drugi do słuchawkowego. Następnie mamy taki mikrofonik, który jest mikrofonem krawatowym. Jego przypinamy tutaj do koszulki. Też fajnie zbiera dźwięk. I żeby jeszcze zwiększyć jakość tego mikrofonu, to kupuje się taką zewnętrzną kartę dźwiękową. Ja korzystam, nagrywając lekcje do pistacji, właśnie z takiego zestawu, z takiej karty dźwiękowej zewnętrznej i z mikrofonu krawatowego. To by było chyba na tyle, jeśli chodzi o sprzęt. Ten
Sprzęt może wydawać się drogi, ale rozmawiając z kolegą, który jest inżynierem dźwięku, debatowaliśmy wiele na tym, co jest ważniejsze, czy obraz, czy dźwięk. I tak jak obraz, jakieś nieścisłości w obrazie możemy sobie wybaczyć, jak coś oglądamy, to jeżeli dźwięk jest trzeszczący, są szumy, piski i ten dźwięk jest nienaturalny, no to ciężko się tego słucha. Zresztą, jak poprzeglądają sobie Państwo jakieś kanały edukacyjne w internecie, to można naprawdę zauważyć, że ten rozstrzał w jakości jest dość spory. I teraz ja. O, tutaj zadała Pani Ania pytanie, dlaczego mikrofon podłączony jest przez stację? Nie rozumiem, co to znaczy stacja. Mianowicie chodzi o to, tak? To jest dodatkowa rzecz. Oczywiście ten mikrofon moglibyśmy włączyć do wejścia mikrofonowego w komputerze i zbierałoby to dźwięk, tylko że ta karta dźwiękowa pełni również rolę wzmacniacza i nieco ten dźwięk jest przez ten sprzęt poprawiony. Tego nie trzeba mieć, jeżeli chce się korzystać również z tego mikrofonu. Ten mikrofon jest też fajny, dlatego że czasami jak wkręciliby się Państwo w nagrywanie wideo edukacyjnego z telefonu komórkowego, bo te nowe smartfony kręcą wideo w naprawdę dobrej jakości, to cechą tego mikrofonu jest to, że możemy podłączyć go do naszego smartfonu i jakość tego dźwięku jest lepsza, ponieważ tak, trzymamy smartfon w telefonie, robimy gdzieś zbliżenie, a jesteśmy jednak daleko od tego smartfonu i zmienianie odległości telefonu od naszych ust powoduje zmianę jakości dźwięku. A jeżeli podłączymy taki mikrofon do smartfonu i przypniemy go sobie tutaj do koszuli czy też bluzki, to będziemy mieli ten mikrofon cały czas w tej samej odległości i robiąc materiały z biologii czy też z innych rzeczy, będziemy mogli sobie ten dźwięk fajnie nagrywać. I nagrywanie wideo edukacyjnego z telefonu jest najłatwiejszym sposobem robienia jakichś fajnych rzeczy, nawet z matematyki. Jak idziemy do sklepu, mamy jakieś pieniądze, bawimy się tym, po prostu trzymamy telefon i nagrywamy to, co się dzieje, zgrywamy to na komputer i mamy gotowy filmik. Ale jeżeli chcemy korzystać z jakichś fajnych rzeczy, na przykład ja zakochałem się w takim narzędziu jak GeoGebra. A czy można linki do mikrofonów oraz do programu nagrywania? Można. Poproszę chwilkę. Tak, to bardzo przepraszam, na następnym webinarze, bo to mój pierwszy, muszę się przyznać. Będę miał przygotowane wszystkie linki do wklejenia do czatu. Ja już teraz właśnie do tego programu do nagrywania. Szukam link, zaraz przesyłam na czacie. Ok, już mam pierwszy link. To jest do programu, a jeżeli chodzi o mikrofony, to przyznam się Państwu, że nie chciałbym wysyłać linków. Mógłbym, o właśnie tutaj dzięki Oli, podesłać nazwy tych mikrofonów, ponieważ jak wiadomo, ceny sprzętów się zmieniają. Ja ze względu na czas brałem pierwsze, lepsze linki do sklepów, ale jest taka strona Ceneo. Jest taka strona Ceneo, która jest bardzo fajną wyszukiwarką danych sprzętów w najniższych cenach. Więc jeżeli zdecydują się Państwo na mikrofon Yeti i wpiszą Państwo w tej wyszukiwarce Ceneo mikrofon Yeti Blackout Blue,
To wyskoczą Państwu sklepy sortowane po cenach od najmniejszej. I ja przyznam się, że robię zakupy właśnie w taki oto sposób. Czasami można zaoszczędzić około 100 zł na sprzęcie takiej klasy, kupując z wykorzystaniem tej strony Ceneo. I teraz chciałbym pokazać, minęło już pół godziny, fajnie to poszło. Chciałbym pokazać Państwu na żywo, jak się robi właśnie takie wideo, korzystając z tego programu. Więc udostępnię pulpit i teraz muszę trochę poeksperymentować. Dziel się swoim. Momencik. Okej, udostępniłem swój ekran. Mam nadzieję, że Państwo widzą. Jeszcze zrobią, żeby czat było widać. I teraz, jeżeli są Państwo matematykami i nie znają Państwo geogebry, to powinni Państwo poznać. Polecam to narzędzie. Gdy wejdziemy sobie na stronę GeoGebry i wpiszemy sobie twierdzenie Pitagorasa, to będziemy mieli gotowe, stworzone przez użytkowników tego programu, wrzucone animacje. I proszę zobaczyć, jak w fajny sposób można pokazać twierdzenie Pitagorasa. Ja pamiętam w szkole dowód twierdzenia Pitagorasa algebraiczny. Ja to byłem z matematyki w liceum, czy tam w gimnazjum słaby, zawsze trójki miałem ledwo. I pamiętam, że dowód był rozpisany na tablicy, coś było pokazane, trzeba było sobie coś wyobrazić i nie byłem zbyt dobry w takich rzeczach, ale GeoGebra pozwala robić takie animacje, żeby można było sobie zobaczyć, jak to wszystko działa. Twierdzenie Pitagorasa, mamy kwadrat na boku A. Jego pole to A do kwadratu. Kwadrat na boku B ma pole B do kwadratu i chcemy pokazać, że A do kwadratu dodać B do kwadratu to jest C do kwadratu. I teraz ja bardzo mocno zachęcam nauczycieli do spróbowania takiej metody, która nazywa się odwróconą klasą. To znaczy, że dajemy uczniowi przed lekcją do obejrzenia w domu filmik, na przykład z dowodem jakiegoś twierdzenia i z prostym zastosowaniem, a w klasie wykorzystuje się tą umiejętność teoretyczną, którą można zdobyć z filmiku czy z jakiegoś narzędzia, z jakiejś gry w domu, na komórce, czy też uczeniak sobie nawet jedzie do. Ja się tak uczyłem. Jak jechałem do szkoły, czy też na uczelnię, to oglądałem sobie filmiki w internecie, bo na studiach akurat ja miałem prowadzących takich, że przepisywali dowód jakiegoś twierdzenia w sali wykładowej. 200 osób na roku przepisywało dowód tego twierdzenia, a ja i tak tego nie rozumiałem, więc szukałem dodatkowych materiałów, gdzie to było właśnie fajnie wytłumaczone i zmieniłem trochę strategię, że się uczyłem z nieco innych rzeczy, a na ćwiczeniach wtedy lepiej mi szło. I teraz, jak połączyć taką gotową animację w GeoGebrze właśnie z nagrywaniem wideo edukacyjnego? Wszedłem na stronę Screencast-O-Matic, klikam Start Recording for Free, zaraz mi się uruchomi, jeszcze Launch Free Recorder. Otwieram. To zależy jaka przeglądarka. Czasami trzeba coś tam jeszcze kliknąć dodatkowo, żeby pozwolić komputerowi korzystać z narzędzia. I teraz pojawiło mi się dokładnie takie okienko do nagrywania pulpitu, jak pokazywałem Państwu wcześniej. A wróciłem na chwilę do webinarowego programu sprawdzić, czy Państwo nie zadawali jakichś pytań. Na razie nie ma, więc fajnie. O, ja teraz sobie ustawiam tutaj w tym narożniku obszar, który chciałbym, żeby ten program nagrał, tak? I wystarczy taki obszar. Widzę, że w trakcie mówienia te paski na zielono idą w prawo do góry, więc ja widzę, że ten mikrofon mój działa. I teraz klikam REC.
Teraz proszę zobaczyć, co się dzieje. Mamy 3, 2, 1, go. I teraz tutaj mam licznik. Już idzie moje nagrywanie. Wiem, że dźwięk jest nagrywany, bo wcześniej było to sprawdzone. Mam 15 minut i teraz mogę gadać o tym twierdzeniu Pitagorasa, ile wlezie. Więc tłumaczę uczniowi, że zobacz, mamy trójkąt prostokątny, mamy przyprostokątny o długościach A, B, C. I teraz mamy tutaj dwa kwadraty. Pole tego kwadratu jest a do kwadratu, ponieważ ten kwadrat jest zbudowany na przyprostokątnej o długości a. Ten kwadrat jest zbudowany na przyprostokątnej o długości b, więc jego pole to b do kwadratu. I teraz zobaczcie, co się stanie, gdy poruszę tym suwakiem. Te dwa kwadraty są rozbite na inne elementy w taki sposób, żeby pokryć pole tego trzeciego kwadratu. Czyli widzimy, że suma pól tych dwóch kwadratów, to miejsce, które na kartce zajmują te dwa kwadraty, jest identyczne jak miejsce, które zajmuje ten duży kwadrat. No, widzimy to na tej animacji. Co za tym idzie? Możemy wyciągnąć wniosek, że a do kwadratu dodać b do kwadratu, to jest suma pól tych dwóch kwadratów, to jest c do kwadratu. I to jest nic innego jak twierdzenie Pitagorasa. I teraz ja mogę zatrzymać nagrywanie mojego wideo tutaj. Mogę włączyć sobie Painta. O, ustawić go sobie w tym miejscu. Mogę coś sobie napisać. Mogę napisać to twierdzenie, tak? Twierdzenie. Oj, nie trafiła mnie moja klawiatura. Twierdzenie Pitagorasa. Mogę zwiększyć sobie czcionkę. I akurat nie mam podłączonego do tego komputera tabletu graficznego, bo to nie mój komputer, więc będę pisał myszką. Mam a do kwadratu, dodać b do kwadratu równa się c do kwadratu. To nawet nie chodzi o to, czy ja to napiszę ładnie, czy nie. Państwo są nauczycielami i Państwo będą wiedzieli najlepiej, co tutaj w pęcie dać swoim uczniom. Można narysować jeszcze trójkąt prostokątny, nanieść oznaczenia, że mamy a, b. Może damy jakiś przykład. Tu zrobimy 3, tu zrobimy 4 i dalej nagrywamy naszą lekcję. Znowu mamy 3 sekundy na odpalenie. I teraz po co to zrobiliśmy? Twierdzenie Pitagorasa to jest a do kwadratu dodać b do kwadratu równa się c do kwadratu, gdzie a i b to długości przy prostokątnych, no to c to jest długość przeciwprostokątnej. I dzięki tej równości możemy wyznaczyć długość przeciwprostokątnej, znając długości przy prostokątnych. No jak to robimy? Długość jednej przyprostokątnej to 3, więc mamy 3 do kwadratu. Drugiej to 4, więc mamy 4 do kwadratu. Mamy 9 dodać 16, to jest 25. I to jest c do kwadratu. Śmiesznie się pisze myszką. Masakra. Jak ktoś widzi, to też się daj. Nie trzeba wydawać 350 zł na tablet do pisania. I teraz pytamy, jaka liczba podniesiona do kwadratu da nam 25. Taka liczba to 5 lub minus 5. No ale jesteśmy w geometrii, więc długości nie mogą być ujemne, więc utrzymujemy, że ta przeciwprostokątna ma długość równą 5. Mamy 5. I teraz robię tutaj stop, klikam done, jeżeli uznają, że to jest wideo, które chciałem nagrać. I widzę tutaj te pagórki, które oznaczają, że ten dźwięk mój został zarejestrowany. Klikam save as video file. I co tutaj mamy? Mogę wybrać typ wideo, który chcę, żeby zostało zapisane. Mam AVI albo FLV. Mam nazwę pliku, który się nagrywał. Zapisuję to na pulpicie. O, i jest podświetlony kursor. Nieco i klikam publish i musimy poczekać, aż dojdzie do 100%, żeby mieć gotowy filmik. Więc poczekamy chwilę, żeby to się dokończyło. Widzę, że nikt jeszcze pytań
nie zadawał, więc chyba wszystko jest jasne. To fajnie. Widzimy, że to tworzenie filmiku, ten filmik miał. A, jaka jest różnica w rozszerzeniach? MP4 zajmuje mniej miejsca niż AVI. To wynika z mojego doświadczenia. Innych różnic nie znam. Jakość chyba też. Ja się tym nie interesowałem. Głównie mi zależało zawsze na miejscu, ale ja nie muszę wszystkiego wiedzieć. Mamy Google. Różnica między MP4 i AVI. To jest bardzo fajne pytanie. Okej. Tak, widzimy, że film w formacie AVI zakodowany kodekiem XVIT lub DIVX gwarantuje o wiele większą jakość niż MP4. Ponadto przy każdym konwertowaniu filmu na jakikolwiek format następuje również znaczne pogorszenie jego jakości. To się zgadza. Widzimy, AVI to lepsza jakość, ale o wiele więcej waży. Tak, czyli to jest dość logiczne wytłumaczenie. MP4 zajmuje mniej miejsca na dysku, co jest ceną jakości. Ale sami Państwo zaraz zobaczą, w jakiej jakości jest zrobiony filmik w MP4 i ta jakość przy robieniu filmów edukacyjnych i prostych animacji nie jest aż tak ważna. Gdybyśmy robili jakiś film dobrą kamerą, dobrym aparatem i zapisywali to w MP4, to wtedy widać by było tą różnicę jakości. Zobaczymy, jak nam to idzie. O, już jest wyrenderowane i klikam Done. I teraz co się dzieje? Mam na pulpicie tutaj o Recording 4. Odpalam sobie. I mam moje wideo. Dźwięk jest na słuchawkach i ja słyszę ten dźwięk i jest po prostu nagrany dźwięk razem z tłumaczeniem tym, który Państwo słyszeli na żywo i to wygląda w taki sposób, z taką jakością. Ta opcja podkreślenia kursora powoduje, że gdy ruszam tym kursorem, wciskam coś, to pojawia się takie kółeczko. Czy to jest potrzebne, czy nie, to jest kwestia dyskusyjna. Kursor przy nagrywaniu to jest taka wskazówka, która też wynika z doświadczenia i z jakichś badań, które prowadziłem z dziećmi nad efektywnością uczenia przez wideo. Kursor jest tym elementem, za którym podąża wzrok dziecka, czyli wszystko to, co my pokazujemy na ekranie, o czym mówimy, trzeba pokazywać tą myszką. Wtedy dziecko za tą myszką sobie wodzi wzrokiem i patrzy na to, co się dzieje na tablicy. I widzimy, że wszystko działa bez zarzutu. I ten filmik ma 2,5 minuty i teraz zobaczymy, ile waży ten filmik. Ten filmik zajmuje niecałe 5 megabajtów. To jest naprawdę bardzo mało. Gdybyśmy nagrywali 2,5 minuty komórką w dobrej jakości w ustawieniach, to mielibyśmy 300, 400. Dużo czasu zajmowałoby zapisywanie tego, przenoszenie na pulpit, więc tak to wygląda. I teraz mówiłem wcześniej, że Państwo mogą nagrać dwa filmiki. Ja nagrałem wcześniej taki filmik, który mam tutaj. I my w programie, który się nazywa Windows Movie Maker, możemy łączyć ze sobą filmiki. Ja niestety na tym komputerze, dlaczego nagrywam na komputerze koleżanki z pracy, bo przy robieniu webinarium, korzystania z programu do nagrywania pulpitu, jeszcze korzystając z Movie Makera, mój komputer się przegrzewa i wyłączył. I się wyłącza. Testowałem to przed tym webinarem, więc postawiłem na to, żeby webinar przebiegał bez żadnych problemów, żeby tutaj szanować Państwa czas, ale przygotowałem Państwu link do
Do takiego filmiku na YouTubie, który pokazuje, jak korzystać z programu Windows Movie Maker. To jest najprostszy. Nie wiem, czy mnie słychać, to jest zacięło. Bardzo przepraszam, czy mnie słychać? Wyrzuciło mnie z programu, gdy przestałem udostępniać pulpit. Zawiesiło się wszystko i musiałem wejść sobie od nowa. Kamerka chyba też już działa. Fajnie, bardzo przepraszam. Problemy techniczne czasami są ciężkie do uniknięcia. Już. Nie wiem, na czym przerwało. Mówiłem o tym, że najprostszym programem do łączenia filmów ze sobą jest program Windows Movie Maker. Znalazłem w internecie bardzo fajny poradnik na YouTubie z tego, jak się korzysta. Filmik trwa 16 minut, więc nawet to rozwiązanie niż pokazywanie tutaj na żywo, jak się coś montuje, jest chyba lepszym rozwiązaniem, proszę mi zaufać. Nie wynika to z tego, że się nie przygotowałem, tylko zastanawiałem się, z czego Państwo będą mogli lepiej skorzystać. Wydaje mi się, że z takiego poradnika. Ja jeszcze na końcu podam swój adres e-mail i telefon i na jakieś pytania, jak będą Państwo się bawili, bardzo chętnie odpowiem, gdy Państwo będą sobie ćwiczyli montowanie. Ja się wiele rzeczy nauczyłem z YouTube'a, właśnie oglądając filmiki, robiąc pauzy i powtarzając dokładnie to, co ktoś robił w filmiku. Już wysyłam link do tego i kopiuję, a link do filmiku już daję, już. Drugi raz mnie tutaj wyłączyło. Jestem ponownie. O, dostali Państwo link? Teraz coś mi się tutaj dzieje. Proszę na.
O, okej. Bardzo przepraszam. Nawet podwójnie jestem bilokacyjny. Drodzy Państwo, jest za 10:09. Powiedziałem Państwu wszystko, co chciałem powiedzieć. Mój numer telefonu podam teraz na czacie i e-mail. Gdyby Państwo zaczęli się bawić robieniem filmików, to proszę kontaktować się przez maila, czy też napisać SMS-a przez telefon, to pogadamy przez telefon. Ja pomagam w tłumaczeniu różnych rzeczy, dzwoniąc się z kimś na hangaucie Google'owym, udostępniając pulpit i wtedy pokazuję, jak coś działa. Wydaje mi się, że ten filmik, obejrzałem kilka poradników do tego, jak robić filmiki w Windows Movie Maker. Ten jest najlepszy i zawiera wszystko, co Państwo chcieliby pewnie wiedzieć, ale ciężko też przewidzieć pytania, które mogłyby się pojawić. Więc może będą jakieś pytania, na które nie wpadłem i chętnie odpowiem, czy mailowo, czy przez Hangouta, czy przez telefon. No, nagrywać lekcje można korzystając z GeoGebry, jeżeli chodzi o ten pulpit, z Paint'a, jeżeli mamy tablet graficzny i możemy po prostu rozwiązywać zadania, możemy korzystać z GeoGebry, jeżeli ktoś z Państwa robił swoje rzeczy i nagrywać to na pulpicie, podsyłać uczniom, żeby oni to oglądali, żeby przygotowywali się do lekcji. I naprawdę wideo w połączeniu z tą metodą odwróconej lekcji mogą zdziałać cuda, ponieważ zamiast właśnie tłumaczyć, czym jest to twierdzenie Pitagorasa, jak się udowadnia 30 osobom, to można dać im ten filmik do obejrzenia, a wtedy pogrupować na lekcji uczniów umiejętnościami i ćwiczyć z nimi po prostu stosowanie tego twierdzenia w sytuacjach takich życiowych, czy z podjazdem dla niepełnosprawnych, czy z jakimiś innymi rzeczami. Fajnie. Bardzo się cieszę, że się Państwu podobało. To są takie naprawdę podstawy robienia wideo edukacyjnego. Zachęcam do tworzenia, do podsyłania mi. Jeżeli chcieliby Państwo czegoś więcej, takiego, ja akurat nagrywam w programie, który jest płatny. Licencja kosztuje około 800 zł. To jest program Camtasia, ale ja nagrywam pulpit przez ten program, montuję w tym programie, robię wszystko w tym programie i on ma naprawdę bardzo dużo opcji. Jest najprostszy w użytkowaniu. On się nazywa Camtasia. Mogą Państwo sobie zobaczyć. Jest 30-dniowa wersja trialowa. Skąd pobrać oficjalną wersję Windows Movie Maker? Wydawało mi się, że każdy Windows, do niedawna mi się wydawało, ma Windows Movie Maker. Jeżeli wpiszemy sobie w Google Windows Movie Maker, to jest taka strona chyba główna Windowsowa. Ja tutaj teraz tego nie widzę. Sprawdzę. Windows 10 nie wspiera, mówi. Sprawdzę to, skąd można to pobrać i podeślę, może wyszukam kilka linków, skąd znaleźć instalkę do danego Windowsa i zrobię taki plik. To proszę mi wysłać maila z tym pytaniem, na jaki Windows Państwo chcieliby instalkę i ja sobie to poszukam. Teraz wydaje mi się, że nie ma sensu, aby to robić. Rzeczywiście, Windows 10 nie ma. No dobrze, może czy mają Państwo jakieś pytania jeszcze? Ola, pojawiła się wielka siostra. Jestem, bo już widzę, że tak kończycie temat powoli, więc też postanowiłam tutaj podziękować
Tobie za webinarium, uczestnikom za uczestnictwo i faktycznie zachęcę Ci, żebyście pisali, jeżeli macie jakieś pytania, prośby, potrzeby, to chętnie będziemy wspierać, jak możemy.